Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w krótkiej transmisji, w krótkim filmie. Dzisiaj będzie troszeczkę o rytuale ochronnym, o olejku ochronnym, dlatego że jak zwykle sklep Pentagram JW, czyli sklep pod moją egidą, przygotował kolejny rytuał. Za moment będzie wspólny rytuał Ostary. Potem po tym rytuale Ostary będziemy przygotowywać się do wspólnego rytuału ochronnego. Jak zwykle będzie to wyglądało w ten sposób, że dostaniecie swój zestaw rytualny, dostaniecie link do rytuału i będziemy ten rytuał robić wspólnie. Jeżeli ktoś nie zmieści się w czasie, to zawsze można sobie odtworzyć, powtórzyć, zrobić. To nie ma zupełnie problemu, energia nie zna czasu i przestrzeni, po prostu będzie to działanie. Co będzie zawierał ten zestaw rytualny? Zestaw rytualny będzie zawierał olejek na ochronę, który można będzie również kupić samodzielnie. I jak działa taki olejek? Jak zwykle olejku generalnie używacie do namaszczania świec, skrapiania przestrzeni, do psiukacza, psiukania po domu. Ochronny od czego? Klątw, uroków, złorzeczeń, bytów, strzyk, niemożności snu, bo coś tam łazi po domu. Od tego wszystkiego, co jest negatywem. Zawsze pamiętamy o tym, że trzeba się oczyszczać, że trzeba się wzmacniać, ale bardzo rzadko pamiętamy o tym, że trzeba się ochraniać. I dlatego ten rytuał to będzie taka dawka pod tytułem drżu, otwieramy parasol, a potem już drobnymi rzeczami typu mam niewielką świecę, namaszczam ją olejkiem, palę w intencji ochrony i jadymy dalej z tą ochroną, czyli jak gdyby budujemy swój własny płaszcz ochronny, nabudowujemy go. I w ten sposób to będzie wyglądało, czyli pierwsza rzecz to jest właśnie ten olejek ochronny. Druga rzecz to jest świeca, którą będziemy spalać podczas rytuału i kawałek białej szałwii, którą oczyścimy sobie przestrzeń, oczywiście jednym listkiem, więc Wam trochę tej białej szałwii zostanie również do dalszych działań, czy nawet okadzenia swojej przestrzeni. Kawałki będą różne, bo one są różne. Po prostu taka była kupa białej szałwii, bardzo fajna i rozdzielamy po kawałku. Oraz jak zwykle taki nośnik energetyczny, który tym razem będzie łapaczem snów, po prostu. Będzie łapaczem snów i słuchajcie, one są różnokolorowe, to oczywiście będzie przypadkowość pewnego rodzaju, a propos tych kolorów. I ten łapacz snu będzie takim symbolem wyłapywania wszelkich negatywów. Po prostu. Dlatego, że to już nie chodzi o to, żeby mieć więcej gadżetów w domu i że sam łapacz snu chroni, ale w momencie, kiedy my go podczas rytuału jako talizman i jako amulet konsekrujemy, to on po prostu będzie miał właśnie takie swoje działanie. Czyli tam mamy tak, w zestawie mamy białą szałwię, świecę rytualną, łapacz snów, olejek na ochronę i link do wspólnego rytuału. Będzie to zapakowane w takie pudełeczka, mogę prosić. Będzie to zapakowane w takie pudełeczka, pudełunia. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Także zestawy my pakujemy w pudełka. Zagranica ma już przesyłki ubezpieczone. Dałyśmy radę, ogarnęłyśmy, więc jest fajnie, powinno to wszystko dochodzić. Jak stosować olejek, który Wam zostanie? Właśnie można namaścić nim świecę ochronną, którą palimy w intencji ochrony siebie bądź swoich bliskich, na przykład w trudniejszych momentach. Bo może tak się zdarzyć, że na przykład jakaś osoba wyjeżdża, gdzieś tam mamy na myśli, czy jej się powiedzie, czy jest bezpieczna, więc wtedy na pewno tak. Gdy ogarnia nas lęk, strach i paraliż nocny, to jest właściwie rytuał bardzo mocno dedykowany tym osobom, dlatego też jest symboliczny łapacz snów, które mają problemy ze zmorami, duszeniem, nawiedzaniem nocnym. I tak właśnie będzie działał ten olejek również sam, nie tylko ten zestaw rytualny, żeby właśnie te nawiedzenia nocne zniwelować. I wtedy co? Kropelka do szklanki z wodą przy łóżku. Kropelka na poduszkę, tak żeby zrobić barierę ochronną. Gdy udajemy się w miejsce, gdzie wiemy, że możemy być niebezpieczni, także wtedy też kropelka na ciało. Ja Wam powiem tak,
My to zrobiliśmy takie rozróżnienie, jak w każdym olejku znajduje się brokat. Ochronne jest z brokatem srebrnym. Dlaczego? Dlatego, że to ma działać jak lustro. Dokładnie tak. Powiem Wam, że zapach, znaczy zdania są podzielone, chociaż i tak już się przegryzł w miarę normalnie i już nie odrzuca, ale ja myślę, że gdybym była zmorą i poczuła coś takiego, odechciałoby mi się wszystkiego po prostu. Także nie jest to akurat przyjemnie, kropelka na poduszkę i usnę i będzie super. Kropelka w nogi, żeby nie wlazło. To po prostu tak powinno działać. Możemy zabezpieczyć cały dom kropelką od strony mieszkania. Na przykład jak w sobotę oczyszczacie, to możecie to pacnąć, tą kropeleczkę i też zabezpieczyć mieszkanie. Możecie użyć do kąpieli intensywnych, ochronnych. Możecie stworzyć krąg wokół swojego łóżka właśnie z kropel i z zapachu tego olejku. Także jest sprawa do wykorzystania. Ja Wam mówię, jak ja robiłam tylko dla siebie olejki, to ta ilość olejku dla mnie wystarczała na rok czasu, bo tu mówimy o symbolicznym działaniu, a nie o tym, że jak się zlejemy od góry do dołu, to będziemy już chronieni, bezpieczni i generalnie cudowni. Także pamiętajcie, no takie przesłanie z tego filmu, myślę, że jedno z ważniejszych, zazwyczaj ezoterycznie pamiętamy o oczyszczeniu. Pamiętamy o doładowaniu, dobrobycie, miłości. Robimy tysiąc rytuałów, a nie pamiętamy o założeniu płaszcza ochronnego. Dlatego warto o tym pomyśleć. Rytuał ochronny, który będzie robiony, ja myślę, że zrobimy sobie to w okolicach kwietnia, a to na pewno jeszcze ogłoszę. Mamy 30 sztuk tego zestawu rytualnego. Ile się sprzeda, to sprzeda. Mało ważne. Każdy dostanie link i ten zestaw będziemy działać razem. Natomiast olejek ochronny będzie do zakupu. Oczywiście partiami teraz mamy go rozlanego i go w ogóle mamy, więc jest dostępny. Potem zniknie chwilowo jak ten miłosny, bo trzeba to zrobić po prostu w odpowiednim czasie z odpowiednią energią. No to on, ale on będzie jak gdyby w stałej ofercie, może nie non-stop, ale w stałej ofercie. Dlatego taki olejek możecie sobie zakupować tak po prostu nawet bez zestawu rytualnego. Po to, by pamiętać o ochronie. I tak jak mówię, szczególna intencja tego olejku, ochrona od wszystkiego tak, ale szczególnie od inkubusów, sukubusów, od tego wszystkiego, co przyłazi w nocy, wtedy, kiedy nasza czujność jest najmniejsza, kiedy nie mamy panowania mózgowego nad wszystkim i ma za zadanie nas chronić. Ma to być jedna z bardziej prostych metod ochrony przed takimi koszmarami, zrywami i innymi. Dorota mówi, kupiłam motankę z intencją, ale się jej boję. Za dużo horroru się naoglądać, no, motanki się bać. Oczu nie ma, nie wypacza. Nie wypacza. Czy to coś znaczy? Pozdrawiam z podróży, pozdrawiam również. Co znaczy? Schizę znaczy w głowie, motanki się bać, lalki. Nie, to nie czaki. To motanka intencyjna. Dobra, już patela poszła na sam koniec. Tyle Wam chciałam powiedzieć właśnie z takich nowych propozycji. Zaglądajcie na nasz sklep. Ja mam tutaj sklep otwarty i powiem Wam tak. Mamy w sprzedaży niewiele rzeczy. Niewiele. Bo na przykład rytuał Ostary już jest nie w sprzedaży. Można go obejrzeć, tak sobie patrzę. Rytuał walentynkowy, który pojawi się pewnie za rok. Może w trochę innym zestawieniu. Coś zmienimy. Czemu nie? Ale to tak jest na tym sklepie, żeby było wiadomo, że coś było robione, tak? Mamy do sprzedaży ten rytuał ochronny, olejki na ochronę, na bogactwo, na miłość i na oczyszczenie. Bransoletkę ochronną z pentagramem. Pentagramy wszystkie są konsekrowane w dniu pentagramu, więc nie kupujecie po prostu błyskotki, a rytualnie zaklęty przedmiot. Oczywiście czerwona bransoletka ochronna, którą możecie zamówić pod konkretną osobę i z tą intencją jest robiona. To nie jest, wiecie, chińska bransoletka kupiona i wysłana dalej z prowizją, tylko jest konkretna osoba, konkretna intencja, konkretne działanie. Możecie kupić węzeł czarownic, drabinę czarownic. I węzły czarownic, drabiny czarownic mogą być ochronne, a mogą być na, czyli może być na sprzedaż mieszkania, na kupno działki, na zbudowanie domu, na urodzenie dziecka, na rzeczy na. Mamy świece proszebne, cerkiewne z intencją i to nie chodzi o to, że kupujecie świece, tylko kupujecie magiczne działanie, czyli zapalenie intencji. I na przykład teraz pani jedna kupiła 21 świec intencyjnych na zdrowie. Bardzo mądry wybór cyfry.
tak jak dekret robi się przez 21 dni, tak samo energetyka zmienia się przez 21 dni. Ja będę codziennie paliła tę jedną świecę w tej jednej konkretnej intencji. Przez 21 dni, to znaczy nie jedną świecę, jedną dziennie. Także można takie rzeczy robić i to już jest prawie jak pełen rytuał, słuchajcie. To nie jest tylko zapalenie świecy intencyjnej. Tutaj pani przemyślała świetnie. Są osoby, które kupują na przykład 4 świece na daną intencję, też sobie to rozkładam. Albo po prostu intencja. Są osoby, które wariują, bo na przykład do jednej świecy intencji mówią, że żeby była piękna, bogata, młoda i żeby mnie wszyscy kochali, żebym jeszcze była cudowna. Ja to robię. Tylko to tak zadziała jak rozproszone światło na wszystko. Niczego nie doświetli. Intencja, konkret, słuchajcie. Mamy jeszcze świece separacyjne oczywiście i wtedy piszcie mi w uwagach w sklepie, na co ma być ta świeca separacyjna, bo to nie chodzi o to, że ja Wam sprzedam czarno-czerwoną świecę. To chodzi o to, że Wam sprzedam czarno-czerwoną świecę zakodowaną na Waszą intencję. Rozumiecie? Możecie zakupić z takich nowości dekret magiczny, czyli tak jak robimy dekrety, tak dla Was konkretnie napisany magiczny tekst, który będziecie sobie używać przez 21 dni. Możecie odstawić, używać znowu, konkretnie pod Waszą potrzebę. Zostało nam kilka gwoździ do rytuałów, czyli no zamiast szpilki możecie sobie gwoździem wypisać. Świeca na bogactwo, bazylia i cynamon. Rewelacja, no jest takie też. Musicie napisać intencję, wysyłamy do Was dalej. A reszta to już są takie popierdółki. Oczywiście do ole, tak jak są olejki, tak samo są zioła, czyli zioła na oczyszczanie, zioła na dobrobyt. I najlepsza moja pozycja, zestaw dla leniwych za 500. Jeżeli komuś się nie chce rytualnie iść do sklepu, włożyć energii, zakupić świecy, olejku i wysłać do mnie wraz z listem intencyjnym, wtedy za 500 ja to zrobię. Zestaw dla leniwych, mam nadzieję, że każdy zrozumiał ironię, a jak nie, trudno. Także takie rzeczy tutaj są, a teraz chciałam Wam przedstawić właśnie rytuał ochronny i olejek na ochronę, które będą takim no właśnie sezonówką, czyli po ostarze my już będziemy wysyłać to wszystko i myślę, że po prostu w kwietniu, w pierwszym, drugim tygodniu umówimy się na rytuał na ochronę. Po rytuale na ochronę będą inne rytuały i zestawy rytualne, także bądźcie gotowi. Tutaj zawsze postaram się raz w miesiącu zrobić takie działanie. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy są na czatach. Ja tutaj nawet się tak zagadałam, że mało śledziłam. Buziaki dla Was. I co? I miłego brokatowego tęczowego dnia, a ja lecę walczyć z rzeczywistością. Do zobaczenia.